Bagnisko. Powieść ukazująca mroczne strony trzeciej RP. Nepotyzm, korupcja, areszty wydobywcze. Świat, w którym nie ma prawa ani sprawiedliwości. Książka do kupienia na kapital.pl. Proszę Państwa, wygląda na to, że dopiero teraz nasi umiłowani przywódcy zaczęli zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji wywołanej pozwoleniem udzielonym przez prezydenta Józia Bidena, żeby Ukraina mogła atakować cele w głębi Rosji. Ukraina oddała gniewną salwę tymi rakietami Atakama. One się inaczej nazywają, ale to już mniejsza o to. Mają zasięg do około 300 kilometrów. No i tam nie wiadomo, szachiści powiedzieli, że 5 pocisków zostało wystrzelonych, 4 zostały zestrzelone. Szczątki 5 spadły na jakiś obiekt, ale szkód tam większych nie ma. Nie ma oczywiście powodu, żeby w to wierzyć, tak samo jak nie ma powodu, żeby wierzyć w rozmaite ukraińskie przechwałki. No i świat wstrzymał oddech w oczekiwaniu na rosyjską reakcję. No i rosyjska reakcja nastąpiła. Oczywiście doniesienia medialne były przesadne, bo media poinformowały, zresztą Ukraińcy też poinformowali, Rosjanie zresztą też poinformowali, tyle tylko, że bez jakiegoś wdawania się w szczegóły, że Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy, to znaczy na miejscowość Dniepr, rakietę międzykontynentalną. Taką wielogłowicową, tylko nie z głowicami atomowymi, tylko konwencjonalnymi. Rzeczywiście coś takiego miało miejsce. Ta rakieta tam uderzyła na tę miejscowość. Nie wiadomo, jakie szkody są, bo oczywiście, ale Ukraińcy tym razem nie mówią, że przedszkole zostało zniszczone i jeden misio został ranny, tylko nic nie mówią, więc widocznie te szkody były duże. Ale warto zwrócić uwagę, że mimo eskalacji, bo tam Putin się odgraża, że tutaj skorygował doktrynę jądrową rosyjską, że Rosja przyznała sobie prawo uderzenia jądrowego na państwo, które nie ma broni jądrowej, no to widać, że Ukraina, ale również i Polska, ale to tak tylko, no wiadomo było, że Rosjanie muszą jakoś zareagować, choćby ze względów prestiżowych. No i zareagowali, ale co się okazało? Otóż zanim tę rakietę, zresztą nie międzykontynentalną, bo to tak pocisk typu Rubież, on jest taki dalekiego zasięgu, ale nie międzykontynentalny. No i oczywiście natychmiast poinformowali Amerykanów, że zamierzają wystrzelić taki pocisk i gdzie. Nie wiem, czy Amerykanie poinformowali prezydenta Zełenskiego, czy w ogóle Ukraińców. W każdym razie prezydent Zełenski wydaje się rozgoryczony, że tu Ruscy wystrzelili, zdaje się, jeden taki pocisk też hipersoniczny, którego nie udało się zestrzelić. No i ten taki car rakietę, którą tam wystrzelili, też nie udało się jej zestrzelić, w ogóle tam namierzyć, zdaje się, jej się nie udało. No i prezydent Zełenski jest ogromnie poirytowany, że Zachód nic nie robi, żadnej reakcji. No a najwidoczniej się spodziewał, że jak on tutaj zaatakuje rakietami Atakama Rosję, no to nie wiem, wojna się rozleje od razu na kraje Europy Środkowej i w ogóle inne i tak dalej. Ciekawa rzecz, że tu najpierw takie były przecieki prasowe, bo tu nie było żadnej takiej oficjalnej, żadnego oficjalnego komunikatu. Rzecznik Departamentu Stanu tam ani nie potwierdzał, ani nie zaprzeczał. Także tylko media donosiły, że to prezydent Józio Biden tam tego pozwolenia Ukrainie udzielił, ale dzisiaj przeczytałem, że to nie tylko Józio
ale również i Donald Trump, także bardzo ciekawa sytuacja. Myślałem, że już na złość Donaldowi Trumpowi to pozwolenie wydał, ale okazuje się, że nie, że się myliłem, że to nie na złość, tylko tam już uzgodnili tutaj mniej więcej między sobą, co będą robili. No i zobaczymy. No, prezydent Zełenski bardzo jest zawiedziony, że nie udało się podpalić świata. A i zdaje się, że Ukraina chyba no, idzie ku przegranej wojnie, tym bardziej, że z przecieków się dowiadujemy, że tych pocisków Atakama to tam jest jeszcze kilka. Na jedną gniewną salwę jeszcze wystarczy. No a potem już tylko z procy. Więc Stany Zjednoczone, jeśli będą chciały kontynuować te ataki, no to będą musiały Ukrainie dostarczać te pociski, no, którędy najprędzej można przez lotnisko w Jasionce. Ono wprawdzie jest tam pilnie strzeżone przez patrioty i tego, i tam amerykański garnizon stacjonuje, no ale co jeden człowiek chce strzec, to drugi może tam się przedrzeć. Jak to mówi piosenka, choćbyś tych murów zbudował i sześć, zawsze się znajdzie jakaś dziura, szpara, lufcik, którędy będzie można wejść. Więc bardzo możliwe, że dopiero teraz zaczęło docierać do naszych dygnitarzy, że sytuacja może się rozwinąć w bardzo niebezpiecznym kierunku, że Polska może zostać bez żadnej inicjatywy własnej, wciągnięta po prostu do wojny i w ten sposób spełniłoby się marzenie prezydenta Zełenskiego, żeby wojna na Ukrainie rozlała się na obszar Europy Środkowej. No ale widzimy, że i ruscy szachiści tutaj pilnują się, żeby utrzymać wszystko pod kontrolą. Gdyby się nie pilnowali, to z całą pewnością nie informowaliby Waszyngtonu, że zamierzają wystrzelić, oddać gniewny strzał z tej rakiety Rubież i tak dalej. No, zobaczymy, sytuacja jest rozwojowa. Do zakończenia kadencji prezydenta Józia Bidena jeszcze niecałe 2 miesiące nas dzieli, więc w ciągu tych 2 miesięcy może się wiele wydarzyć. Jeszcze o Boże Narodzenie, Sylwestra, fajerwerki mogą się tutaj pojawić, żeby tylko nie za dużo tych fajerwerków się pojawiło, żeby od tego świat się nie podpalił, bo wszystko jest możliwe. Jeśli by się, nie daj Boże, coś wymknęło spod kontroli, to świat mógłby się podpalić. Proszę Państwa, zwraca uwagę powściągliwość niemiecka. Otóż inna rzecz, że w Niemczech załamała się koalicja, rozleciała się koalicja, więc teraz nie bardzo tam można podejmować jakieś takie decyzje o dalekosiężnych konsekwencjach, ale Niemcy na wszelki wypadek odmówiły dostarczenia Ukrainie swoich pocisków dalekiego zasięgu Taurus. Widać wyraźnie, że no owszem, tam w oczekiwaniu na Donalda Trumpa zaczynają się wahać, czy odstąpienie od strategicznego partnerstwa z Rosją to było słuszne czy niesłuszne. No zobaczymy, co tam Niemcy zdecydują, tym bardziej, że wybory planują na luty. Zaraz jak Donald Trump obejmie urzędowanie, no to zaraz się odbędą, już Niemcy będą wiedzieli, na czym stoją, no i odbędą się tam wybory. Kto wygra te wybory, czy przypadkiem na plan pierwszy nie wysunie się alternatywa dla Niemiec, no zobaczymy. W każdym razie warto to obserwować. Proszę Państwa, tymczasem i u nas wybory
kampania wyborcza do przyszłorocznych wyborów prezydenckich już się zaczęła trochę nietypowo, dlatego że zaczęła się od decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która szlaban dała PiS-owi na subwencję 75 milionów. No, widać wyraźnie, że Państwowa Komisja Wyborcza wyczekała do ostatniej chwili, żeby u progu kampanii prezydenckiej, bardzo kosztownej przecież, wyszlamować PiS z pieniędzy. Wprawdzie Prawo i Sprawiedliwość tam złożyła jakąś skargę do Sądu Najwyższego, ale pan Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej, już powiedział, że PKW żadnego wyroku Sądu Najwyższego nie uzna, no to widać wyraźnie, a ostateczną decyzję podejmie pan główny księgowy kraju, pan minister finansów, pan Domański. No i w związku z tym wszystko jest jasne, PiS może nie dostać na kampanię żadnych pieniędzy. Jak wtedy po raz pierwszy Państwowa Komisja Wyborcza mu tam szlaban postawiła na subwencję, to PiS wezwał swoich wyznawców, żeby go tam wspierali finansowo. Udało się zebrać 4 miliony złotych. No 4 miliony złotych, daj Boże każdemu, ale w porównaniu do 75 to jest jednak mało. Tym bardziej, że no, kryzys jest i nikomu się nie przelewa. Proszę Państwa, zobaczymy. Tymczasem dzisiaj, akurat dzisiaj, to jest 22 listopada, mają się odbyć prawybory w Volksdeutsche Partei. Tam dwaj tacy konkurenci, książę małżonek, no i pan Rafał Trzaskowski. Pan Rafał Trzaskowski rzeczywiście to jest bardzo ciekawa postać w ruchu robotniczym. Pojechał do Białegostoku tam kaptować sobie zwolenników, no i powiedział, że Polska musi liczyć na siebie i nie oglądać się ani na Sojusz Atlantycki, ani na NATO. Więc najwyraźniej uważa, że jest kilka sojuszów atlantyckich, przynajmniej jeden jest atlantycki, a drugi to NATO. No, widać wyraźnie, że z orientacją jego w polityce międzynarodowej to nie jest najlepiej. Książę małżonek, który się reklamuje, że on tutaj już w polityce międzynarodowej to to tam tego. No ale książę małżonek ma małżonkę, która niedawno tam rozpuściła japę i tam nagadała na Trumpa, że Hitler, że Mussolini. No niedobrze, te żony to jakieś takie, kurcze, trzeba je krótko trzymać najwyraźniej. No i nasza jabłoneczka, nie wiadomo, czy zostanie pierwszą damą, czy nie. Bo gdyby została pierwszą damą, no to tak jak to już mówiłem, byłaby dopełniona nowa świecka tradycja, że prezydentem państwa może zostać u nas nawet jakiś głupi goj, ale pierwsza dama to już musi być z korzeniami. No i w związku z tym, ale, a tymczasem małżonka pana Rafała Trzaskowskiego, no to nie ma korzeni, bo on podobno ma korzenie takie, krążą fałszywe pogłoski na mieście, ale małżonka nie, więc to by było złamanie tej tradycji, że tu nie głupi goj na prezydenta, tylko z korzeniami jegomość, a tego. A tymczasem gruchnęła wieść właśnie 21 listopada, że faworytem naczelnika państwa za poduszczeniem Mateusza Morawieckiego, faworytem naczelnika państwa na te wybory prezydenckie jest pan Nawrocki, były szef Instytutu Pamięci Narodowej. No i pan profesor Czarnek trochę jest zawiedziony. Nawet niektórzy mówią, znaczy pan profesor Czarnek powiedział, że idziemy ku przegranej, jeśli tak by było, ale podobno jeszcze naczelnik państwa nie powiedział ostatniego słowa. No i proszę państwa, jeszcze jedna rzecz, to powtórzę to, co mówiłem kilkakrotnie, że pan prezydent Duda powinien przezwyciężyć wrodzoną nieśmiałość i wysądować prezydenta elekta Donalda Trumpa, czy on zamierza potwierdzić
po objęciu urzędowania to pozwolenie, którego w marcu ubiegłego roku udzielił prezydent Joe Biden Niemcom, żeby urządzali sobie Europę po swojemu, czy nie zamierza tego potwierdzać? No bo jeśli zamierza, no to wiemy, że czeka nas przyszłość w postaci generalnej guberni, ale jeżeli nie zamierza, no to znaczy, że niekoniecznie musimy godzić się z losem, niekoniecznie musimy tutaj tolerować działania Donalda Tuska zmierzające, niwelujące teren pod budowę generalnej guberni, tylko moglibyśmy jakieś przeciwdziałania podjąć. A po drugie, proszę Państwa, skoro już przechodzimy pod kuratelę amerykańską ponownie, to widać, że przechodzimy pod kuratelę amerykańską, no to bardzo możliwe, że zaistniałaby potrzeba dokonania podmianki na pozycji lidera sceny politycznej naszego Bantustanu. No i tutaj zwraca uwagę taka deklaracja Polskiego Stronnictwa Ludowego na wieść o wygranej Donalda Trumpa. Pan, że tak powiem, w dwóch osobach, Władysław Kosiniak-Kamysz, oświadczył, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma znakomite stosunki z obydwoma, że tak powiem, aktorami amerykańskiej sceny politycznej. Czy to prawda, czy nieprawda, to mniejsza. Ja to traktuję raczej jako ofertę, że proszę bardzo, spróbujcie nas tutaj wynająć. Jesteśmy gotowi. No i proszę Państwa, gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe zmieniło, że tak powiem, orientację, no to waginet Donalda Tuska, obywatela Tuska Donalda, by upadł z powodu braku większości parlamentarnej, a Volksdeutsche Partei przestała zajmować pozycję lidera. Także nawet nie potrzeba żadnego spisku kelnerów tu urządzać. Podmiankę na stanowisku, na pozycji lidera sceny politycznej, podmianki można dokonać w ten właśnie sposób. No, a to by oczywiście się wiązało z rozmaitymi konsekwencjami, ale tak czy owak, nawet gdyby tej podmianki przed wyborami prezydenckimi nikt nie dokonał, no to wydaje mi się, że ważne jest to, żeby nie dawać Volksdeutsche Partei monopolu władzy. Żeby nie dawać Volksdeutsche Partei monopolu władzy. Prezydent z innej opcji, jakiej nie przesądzając o tym, ale nie z tej samej opcji, nie z koalicji Volksdeutsche Partei, byłby pewnym hamulcem. Niezbyt może skutecznym hamulcem, ale nie możemy tu grymasić. Lepszy taki hamulec niż żaden.